Cześć, zaczynamy dzisiaj nową serię filmów na naszym kanale. Znajdziecie tutaj poradniki, testy i prezentacje sprzętu. Co dzisiaj? Co dzisiaj? Dowiecie się od Mateusza. Tak jak powiedział Łukasz, ruszamy z nową serią, serią poradników, w której pokażemy Wam, jak dobrać sprzęt, jak dobrać wędki, kołowrotki, ale już więcej opowie Wam o tym Rafał. Tak, opowiem Wam o tym wszystkim, ale na dworze jest strasznie zimno, więc zapraszam Was do sklepu, chodźcie ze mną. Hej, jesteśmy już w środku, trochę się zagrzałem, na dworze minus 15, także trochę zmarzliśmy. I tak do rzeczy, ponieważ dostajemy od Was bardzo dużo pytań odnośnie wyboru sprzętu na pstrągi, postanowiliśmy nagrać dla Was ten krótki poradnik i podpowiedzieć Wam, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu właśnie pod te piękne ryby. Po pierwsze wędka, po drugie kołowrotek, po trzecie torba, mała torba bądź kamizelka, po czwarte podbierak i po piąte przynęty. Przy wyborze wędki na pstrąga musimy się kierować przede wszystkim tym, na jakie rzece będziemy łowić i na jakie przynęty będziemy łowić. To jest, myślę, główne kryterium przy wyborze wędki na dany wyjazd. Pamiętajcie przy wyborze długości kija, pamiętajcie o naszych rzekach, na które jedziemy. Rzeki we wschodniej Polsce, na których ja łowię, są to małe rzeki, zarośnięte, zakrzaczone, gdzie musimy wejść z krótkim kijem, żeby nam było wygodnie. Akcja kija jest dosyć ważna. Ja wybieram kije, które mają akcję fast, niektóre nawet extra fast. Natomiast chodzi o to, że kij generalnie powinien przychodzić w parabole pod niewielką rybą, taką powiedzmy 30 cm plus, żeby nam tego pstrąga fajnie trzymał. Kołowrotki, których używam, są to kołowrotki w przedziale 2000 do 2500. Optymalne rozmiary kołowrotki obecne na rynku są lekkie w tych rozmiarach, więc sobie można fajnie dobrać kołowrotek pod delikatny kij. Rozmiary tych kołowrotków pozwalają nam dobrze nawinąć żyłkę i plecionkę. Co za tym idzie, mają szersze szpule, przy wyrzutach nie zwijają nam żyłki i plecionki jak te mniejsze kołowrotki w rozmiarze 1000. W tym przypadku dwa kołowrotki, model 2000 i model 2500. W zupełności wystarczą mi one na moje wyjazdy na pstrągi. Jak zauważyliście, na jednym kołowrotku jest żyłka, na drugim plecionka. Żyłki używam najczęściej w miesiącach zimowych, ona przynosi mniej wody na przelotki, przelotki nie zamarzają, natomiast plecionki używam w miesiącach już bardziej ciepłych, tak od marca, nawet od kwietnia do końca sezonu. Grubość żyłki, jaką używam, jest to 0,14-0,16, natomiast plecionka jest to 0,04-0,06. Nie używam grubszej żyłki, ani grubszej plecionki, ponieważ w większości ryb, które łowimy, są to ryby do 40-45 cm. Taka ryba waży około 80 deko maksymalnie, więc myślę, że nie ma sensu używać ani grubszej żyłki, ani grubszej plecionki. Z racji tego, iż nad rzeką za pstrągami robimy zawsze kilka kilometrów, ja zabieram ze sobą lekką kamizelkę, w którą wejdzie kilka pudełek, bądź niedużą torbę, która pomieści również kilka pudełek. Nie zapominajmy również, żeby zabrać ze sobą niewielki podbierak, który w większości okręgów jest obowiązkiem przy łowieniu pstrągów. Ostatnią rzeczą przy wyborze zestawu na pstrąga jest przynęta, która jest bardzo ważna. Ja dzielę sobie przynęty na kilka grup. Gumowe, przynęty puchowe, gumowo-puchowe, woblery i obrotówki plus cykany. Przynęty gumowe to różnego rodzaju imitacje rybek, maksymalnie 5-6 cm takich, których ja używam, imitacje żab gumowych, imitacje różnego robactwa, które występuje w wodzie. Przynęty puchowe, czyli jigi, tak? Jigi robione na główkach jigowych, które imitują również robactwo i również rybki. Od kilku sezonów nowość na naszym rynku, połączenie przynęty puchowej z gumą, takie fajne przynęty, które imitują głównie robaki.
woblery. Chyba najbardziej popularna przynęta w całej Polsce. Ja używam wielkościowo do 6 cm, o pracy dosyć agresywnej. Ostatnia grupa to obrotówki i cykady. Myślę, że ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, są to okulary. Okulary polaryzacyjne, które pomagają nam zobaczyć pewne miejscówki, rynny, również rybę. Dodam jeszcze na koniec bardzo ważną rzecz. W większości okręgów łowimy na haki kotwice bezzadziorowe. Pamiętajcie o tym nad wodą, żeby tych ryb nie kaleczyć. Krótka rada na koniec. Pamiętajcie o tym, że jeśli zobaczycie pstrąga, prawdopodobnie on widział Was pierwszy. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że pstrągi to bardzo ostrożne ryby. Jeśli schowamy się za drzewem, za krzakiem, przykucniemy nad fajnym dołkiem, zwiększy nam to szansę na złowienie tych ostrożnych ryb. Staraliśmy się Wam przedstawić krótko podstawowe informacje przy wyborze sprzętu na pstrąga. Jeśli macie więcej pytań, piszcie do nas.